Dzień dobry, witam was serdecznie prosto z Summer Campa Zajrzanowa pod Warszawą. Później powiem wam, co ja tu robię i co to w ogóle za Zajrzanów i co to za Summer Camp. Ale dzisiaj będzie taki mocno odcinek egzystencjonalny, bo pogadamy sobie o urlopowaniu i o pracowaniu i o robieniu tego w jednym czasie. Czy to w ogóle jest możliwe? W ogóle codziennie rano o 7 mamy rozruch i powiem wam, że sobie to chciałem, żeby tak mi każdy dzień się zaczynał. To jest spoko, ale wiecie jak to jest, czasami nie ma za bardzo motywacji, żeby sam taki rozruch zrobić. A tutaj jest przynajmniej kilkanaście osób, które chętnie biorą w tym udział i tak się mobilizujemy trochę wzajemnie, można powiedzieć. Słuchajcie, w ogóle jak ja uwielbiam swoją pracę, samo to, że po prostu mogę iść do pracy w koszuli, w krótkich spodenkach, okularach słonecznych, to jest czad. I żeby nie było, że to jest summer camp, ja do gabinetu też tak chodzę. I to jest fajne, bo w sumie od razu zmniejszam dystans swoich pacjentem i z racji tego, że sami pacjent przychodzą naprawdę krępującymi dziwnymi rzeczami, to myślę, że wcale nie ubolewa nad tym profesjonalizm, tylko jest jakoś tak fajniej, przyjemniej i pacjent się bardziej otwiera. Bo ma takiego luźnego człowieka przed sobą. Tak przynajmniej się wydaje. Dzień dobry, smacznego. To w ogóle nasza sala szkoleniowa. A tak sobie tutaj pracujemy. Tak to wygląda. To jest takie marzenie, których osób po prostu prowadzić zajęcia albo takie szkoleniowe albo zajęcia jogi właśnie, gdzie jest sala przeszkolona, a z tyłu jest las. I my tak mamy. Jest mega spoko. Przyjął się tak w ogóle, że jak coś robisz, to rób to porządnie. Jak pracujesz, to pracuj po prostu porządnie. Jak odpoczywasz, to tylko odpoczywaj, rób to porządnie. I rzeczywiście w większości przypadków jest to spoko. Jak idziemy na wakacje, to fajnie byłoby się odciąć od wszystkiego i po prostu tylko zająć się chillowaniem. Ale niestety nie zawsze jest to możliwe. W moim przypadku, jak prowadzę sobie swoją firmę, to nie jest takie proste, czasami po prostu tego się zrobić nie da. I myślę, że jak ktoś mądrze ten temat ugryzie, to jesteśmy w stanie rzeczywiście połączyć sobie pracę z wypoczynkiem. Oczywiście jest na wypoczynek, tego wypoczynku powinno być więcej. To nie jest tak, że po prostu ja pracuję cały dzień, tylko że jestem w ładnym miejscu, ale powinienem sobie znaleźć dobrych kilka godzin w ciągu dnia na to, żeby się tym urlopem jednak pocieszyć i żeby jednak przyjechać trochę zrelaksowanym. I to może nie będzie taka, wiecie, relaksacja 100%, bo jednak troszeczkę popracuję, ale będzie to dużo lepsze, jednak trochę tych baterii sobie naduję w stosunku do tego, co mógłbym robić w ogóle, będąc cały czas tylko w pracy, w mieście, w swoim i tak dalej. Całkiem fajnym przykładem jest nasz tutaj camp, dlatego że my rzeczywiście mamy takie zajęcia no mocno obładowane, bo my w sumie tutaj robimy coś od 7 do wieczora, ale z racji tego, że to jest takie całkiem mądrze posegregowane i jest czas na aktywność, jest czas na ruch, jest czas na poczulowanie trochę po obiedzie. Tak jak teraz w ogóle załączył mi się ewidentnie układ przysłuczulny i teraz po prostu jest czas na regenerację, relaks, odpoczynek. Ale też kończymy sobie o takich rozsądnych godzinach typu 17 i wtedy po prostu zajmujemy się rzeczami, a niekoniecznie biernym odpoczynkiem, ale jakąś siatkóweczką, grą, ewentualnie jakieś mini warsztaciki, które są takie relaksujące zarówno dla nas, jak i dla uczestników robimy, więc to jest fajne i myślę, że da się to zrobić, tylko trzeba zrobić mądrze. I takich przykładów sobie trochę za chwilę omówimy. No a teraz przerwa na reklamy. I będę przyjmował pacjentów w Krakowie w poniedziałki, od września, już wkrótce będę. Świetne. No, nie, bo tak sobie wymyśliłem, nie? Dobra. Co dodasz do vloga? No raczej, polecamy tego panu z Krakowa. Będzie reklama, nie? Grzesiek, pytanie za 100 punktów. Co myślisz o pracy i urlopie w tym jednym samym czasie? Uważam, że to jest bardzo dobry pomysł. W ogóle to jest moje marzenie, żeby kiedyś gdzieś wyjechać na miesiąc albo dwa, na przykład do Tajlandii, bo ponoć są tani wynajem mieszkań. I sobie po prostu móc funkcjonować w tym kraju, jakby nie
nie przejmować się rzeczami takimi związanymi z miastem i tylko sobie zdalnie pracować kilka godzin dziennie, a potem jakby bardziej typowo w 100% skupić się na, powiedzmy, jakimś tam hobby, czy nie wiem, nauce jakiejś tam czynności, czy nawet czytaniu książki, ale w ogóle w innym miejscu, w innym kraju, gdzie, powiedzmy, no pewne rzeczy by mnie na pewno nie dotyczyły, nie? Bo nie miałbym na nie wpływu, więc pracowałbym tylko zdalnie. Dobra, ale weźmy taki przykład prosty, że masz teraz tydzień czasu i wyjeżdżasz gdzieś sobie i czy w ogóle praca w tym czasie na przykład jest w porządku, czy jest w ogóle niedopuszczalna? Myślę, że jest w porządku. Znaczy tak, są takie momenty, kiedy trzeba wyjechać i się całkowicie odciąć, tak? I to jest ważne bardzo też jako element tego wszystkiego w nazwie urlop. Ale jakby to, że będę trochę pracował i trochę odpoczywał, pozwala mi to, że mogę wyjeżdżać częściej. Bo będę częściej wjeżdżał w różne fajne miejsca, czy coś zwiedzał, a przy okazji tam trochę czasu poświęcę, żeby gdzieś tam swoje obowiązki załatwić. Więc to jest super, bo mogę więcej wtedy być nazwijmy na urlopie, ale będę tak naprawdę w pracy, więc to jest jakby duży tego plus. No tak, nie, jest spoko, no nie, bo wiesz, też nikt normalnie nie wie, że na urlopie nie pracuje 8 godzin dziennie, tylko pracujesz sobie 3-4 godziny dziennie i robisz sobie pozostałe fajne rzeczy, uprawiasz sobie windsurfing na przykład, nie wiem. Tak. Idziesz sobie na pierwszą wycieczkę po górach biegam. I czy też książki biegasz, jest spoko. Dobra, Grzesiu. Rzucę się na plecy, zrobię ci małą terapię. Neurologiczna wisceralka będzie. Aha, okej. Okay. Neurofizjologiczna wisceralka. Grzesiek, jak się czujesz? Słuchajcie, dobrze, że tego nie widzieliście, byście się przestraszyli ogólnie trochę. Ej, jest tak źle. A będzie spoko. Koniec pracy. O właśnie, w związku z naszym tematem jest koniec pracy. Teraz mamy czas na chill. Spokój. Po 17, będziemy chillować, się ognisko. Idziemy. Maciek, to jak tam myślisz w ogóle? Jak to jest z tą pracą i urlopem w jednym czasie? Myślę, że to jest spoko. Zresztą my tak czasami robimy przecież, że przyjeżdżamy sobie gdzieś trochę odpocząć, ale jednocześnie popracować. Taki work and pleasure. Nie jestem taki restrykcyjny tutaj, że to jest urlop, nie wolno nawet pomyśleć o pracy, bo inaczej urlop się nie uda. Urlop to jest od tego, że trochę po prostu robisz co chcesz. Jak masz ochotę sobie popracować, to sobie popracuj. W sumie, ale zdrowo mieć jest taki raz jakiś czas, dzień, żeby sobie wychillować w sumie i nie robić nic w związku z pracą. No pewnie. Nie, to jest jak najbardziej okej. Okay. Też od czasu do czasu lubię. Nie lubię tylko takich długich przerw od pracy. W sensie takich albo jakichś bardzo długich urlopów, albo takich kilku dni z rzędu robienia totalnie nic. To mnie chyba po prostu bardziej męczy niż jakaś orka. Więc dzień tak, tydzień nie. I w ogóle nie lubię długich urlopów. Wolę kilka takich krótkich. My sobie chillujemy, a nasze grupy, jedna tam, druga tam i trzecia gdzieś jeszcze indziej. W ramach konkursu dzisiaj przy ognisku układają piosenkę o fizjoterapii i będziemy ich oceniać jako jury. W ogóle pewnie to ludzie tak niekoniecznie wiedzą, o co chodzi, bo wiesz, my jesteśmy z robotami, ty mówisz, no jak jadę sobie na urlop, to by sobie popracować. A mówią, gdzie niby? Jak niby? Znam, przyjmujesz pacjentów, jedziesz do Tajlandii, przyjmujesz Tajów w gabinecie. Ej, to było dobre, nie robię tak, a nie chce mi się tak, ja mam tyle pacjentów w Warszawie, na cholerę i w ogóle coś innego. Że w Tajlandii są bardzo skomplikowane przypadki. Jakbyś się z nimi dogadał, mówię, trzymaj ten mięsień, Taju. Gdzieś jesteś ze znajomymi albo z rodziną i kogoś połamie, to co miałbyś powiedzieć? Sorry, jestem totalnie na urlopie i niewolnym. Szukamy teraz na jakiejś aplikacji jakiegoś pobliskiego fizjoterapeuty. Który nie ma urlopu. Który nie ma urlopu. No nie, to jakoś tego nie widzę. A poza tym my mamy też taką, w ogóle taką pracę, że nawet możemy sobie coś napisać albo coś nagrać. To nie jest do tego potrzebny gabinet. Poza tym w ogóle jak jesteś fizjoterapeutą, to tak po prawdzie to chyba masz ręce i głowę, nie? Możesz gdziekolwiek pracować. W ogóle to nawet nie jest potrzebne. Kiedyś myślałem, że będzie mi potrzebny stół do masażu. Że wiesz, jakby będzie potrzebny stół do masażu, żeby pracować. Stół do terapii. W sumie to nie. W sumie ostatnio do tego na kanapie, no nie trzaskałem. Nie to, że ktoś nawet leżał, tylko ktoś siedział na kanapie. I było super. Więc w sumie to nie potrzebujesz niczego. Chęci! Kurde, ale my ci przejęli się tym konkursem. Do maksa. A to jakby buduje taką zażyłość i relacje.
i razem tworzył coś wielkiego. Wszystko cię boli? Był bardzo stary. No, to wszystko mnie boli. Dzisiaj w ogóle rozkminiłem tak a propos tego, bo wśród biegaczy jest takie popularne, taki skrót IPOS. I nigdy nie wiedziałem, co to znaczy. I dzisiaj doczytałem, ja się tak czuję. IPOS is injured piece of shit. Audycja zawiera rokowanie produktu. Przed wysłuchaniem skonsultuj się z fizykoterapeutą. Sponsorem przekazu jest NFZ. Okej, idziemy. Fizyko, baby, tylko ucisz daj, ucisz daj. Nasz zespół nazywa się Murzyńskie Kabanosy. Jako, że musimy nosić przepaski biodrowe, ponieważ nigdzie nie produkują naszego rodzaju bielizny. Jak po wizytach u Patryka. Dzisiaj w plecach mi nie strzyka. Powiedz mi, Maciek, coś miłego. Nie uciskaj punktu spustowego. Życie, życie jest terapią. Projekt Masaż, czyli trzeci zjazd w Ojrzanowie. Historia kucy z Bronxu z roku pańskiego 2019 w 9 dniach pisanych śmiechem. Patryku, mistrzu ty mój, ty mi dajesz zdrowie, ile je trzeba trzenić, ten tylko się dowie, kto je stracił. Dziś mądrość twą w całej ozdobie słucham i zapisuję, by nie tęsknić po tobie. Macieju brodaty, co wykłady dajesz, ty wrzecionka mięśniowe z nami rozpoznajesz. Ty, co sąsiadów przez knieje wyglądasz, a gdy rano kilometry biegasz, to im przez płoty zaglądasz. Pamiętaj, fizjoterapeuto młody, nie fizyko, lecz chęć szczera czyni z ciebie health mastera. I co mogę powiedzieć? Ja liczę, że tutaj zaraz będzie bis. I chłopaki zaśpiewają jeszcze raz, bo wygrały kabanosy! No powiem wam, że w sumie mam bardzo podobne zdanie co do sprawy pracy i urlopów jak Maciek i Grzesiek. Bo ja w miarę się szybko regeneruję, przynajmniej tak mi się wydaje, więc ja mam taki od czasu do czasu dzień. W sumie fajnie byłoby mieć go przynajmniej raz w tygodniu, że wtedy po prostu sobie tak wegetuję, chilluję, staram się jakoś aktywnie funkcjonować. A nie myślę specjalnie o pracy, nie robię specjalnie nic związanego, nie pisywać na maile, nie robię w sumie tak naprawdę nic. I się okazuje, że kiedyś miałem tak, że jakby miałem wrażenie, że kurde, stracę dzień, marnuję tutaj, firma się nie rozwija i tak dalej. Natomiast się okazuje, że na tyle dużo fajnych osób w firmie, które po prostu nic się nie wydarzy. Jak się nie wrzuci post na Facebooku, nic się wydarzy. Jak się nie opluguje filmu, nic złego się nie stanie. Więc takie dni, na takie dni coraz częściej pozwalam. Natomiast rzeczywiście jak wyjeżdżam na nawet na jakiś taki krótki wyjazd 4-5-dniowy, to nie mam żadnego problemu z tym, że po prostu sobie rano usiąść i 4 godzinki porobić jakieś rzeczy związane właśnie gdzieś tam z zarządzaniem w firmie, redagowaniem wpisów, nagrywaniem filmów, odpisywaniem na maile, czyli takie po prostu czynności, które mogę zrobić z każdej części Polski albo świata. I tak samo jak Grzesiek, ja zdecydowanie wolę więcej krótszych urlopów, krótszych wyjazdów niż coś takiego długiego. Aczkolwiek powiem wam, że szczerze to dawno na żadnym dłuższym wyjeździe nie byłem. W sumie teraz mi się taki szykuje we wrześniu, gdzie będę 3 tygodnie na urlopie i wtedy zdam relację, jak to jest, bo już takie w sumie nie pamiętam. Maksymum się zdarza teraz to jest jakieś 10 dni. 8, coś takiego, a tu wpadnie 3 tygodnie, więc będzie ciekawie. Więc w sumie wydaje mi się, że nie musicie czuć się jakoś specjalnie winni, bo wiem, że są takie osoby, które po prostu wyjadą i się okazuje, że rzeczywiście pracują kilka godzin dziennie i mówią, Boże, co za urlop, muszę siedzieć, robić jakieś rzeczy, zawsze tutaj chillować i tak dalej. Więc jeżeli macie już zazwyczaj takie dni, że nic nie robicie, to nie ma w sumie chyba nic złego, żeby po prostu od czasu do czasu sobie
na takim urlopie jakieś swoje rzeczy robić, szczególnie jeżeli jest tak, że lubicie to robić. I ta praca to jest dla was pasja i sprawia satysfakcję, więc urlop jest po to, żeby robić rzeczy, które lubicie. Dlatego ja w ogóle na kempie tutaj czuję się świetnie. Bo lubię przebywać z młodymi ludźmi, lubię przekazywać pasję dotyczącą fizjoterapii i nie ma w tym nic złego, ja po prostu kilka godzin dziennie po prostu pracuję sobie i nazywam to pewnego rodzaju urlopem, pomimo że będę w sumie nie wiem, czy będę jakoś specjalnie zmęczony po tym szkoleniu, po tych 8 dniach na kempie. Zobaczymy.